Normana Parka trzeba akceptować takiego, jakim jest. No, jak bierzesz Normana, to wiesz zawsze, że będzie w kuluarach problem, ale też masz taką chyba więcej niż potencjał, cichą pewność, że od momentu, jak się drzwi klatki zamykają, to dzieje się naprawdę dobrze. No, on daje zajebiste walki, ale zawsze ma problemy z wagą, zawsze ma problemy ze wszystkim. I ja już po prostu, jak się bije Norman, to już się nastawiam, że będę miał zły humor w piątek. No a potem zwykle po jego walce mam dobry humor, no bo te walki są fajne. No to jest mega interesujący zawodnik, on polaryzuje. Są tacy, którzy go lubią, są tacy, którzy go nienawidzą, a oprócz tego jest, no trzeba przyznać, świetnym sportowcem, tak? I jest zawodnikiem, który się po prostu sprzedaje i robi świetną robotę promocyjną. Wiesz, koniec końców on jest sportowcem, no, z krwi i kości, wiesz, to, że on robi trash, to, że gada te wszystkie różne dziwne rzeczy, to ludzie zapominają nadal o tym, że to jest bardzo mocny sportowiec, koniec końców, i on tego drugiego sportowca też docenia i szanuje, że wiesz, to, że on gada trash, tak robi to, bo to się sprzedaje, bo ludzie chcą tego oglądać. I teraz wiesz, ja już sobie to dawno już poukładałem w głowie, wiesz, ja mógłbym się spinać, denerwować i tak dalej, co on robi, nie, ale zaraz z drugiej strony, nagle przyjechał do Polski, no może nie nagle, bo to było już, o Jezus, w sumie już dawno spinał. W KSW stoczył, no, przecież. Ale wiesz, przyleciał i tak. Zaczął gdzieś tam komuś ścisnąć, gdzieś tam jechać, nie? I nagle gdzieś znowu, wiesz. Nagle trafił do fejmu, znowu tutaj, wiesz, gdzieś tam jedzie i nagle zarabia, tak jak zresztą gadaliśmy, wiesz, zaczyna zarabiać najwięcej w swojej karierze w ogóle, wiesz, tutaj w Polsce, nie? I wiesz, i teraz tak naprawdę ludzie mogą po nim jechać, nie wiadomo co. A on zakłada sobie tą może swoją maskę, przychodzi tutaj, zrobić tą robotę, wiesz, ale teraz tak, skeszuje to, co ma skeszować, wiesz, dalej. Na pewno, tak jak powiedziałem wcześniej o sobie, na pewno jest szczęśliwą osobą, bo robi to, co kocha, wie, że cały życie trenuje, przyjeżdża i za to dostaje pieniądze, czyli praca jest czymś dla niego super. Parker to jest dla mnie ogólnie zjebany gość, kurde. Krzyczy, szczeka, wyzywa wszystkich, a na koniec, jak widać, co, spierdala do innej organizacji. No i tyle z jego szczekania, zdybania. Dużo, jak to się mówi, już kiedyś to mówiłem, krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Ja myślę, że Norman to jest taka hybryda pomiędzy tym, co chciałbym, żeby prezentował zawodnik, a tym, co oczekuje publiczność. Nie? No, jak wiemy, on ma dosyć specyficzną mentalność i nie ma problemu z tym, żeby podgrzewać tę atmosferę przed walką. Więc w głównej mierze podejrzewam jest po to, żeby wzbudzać tutaj dodatkowe emocje wśród fanów przed walką. Taka, ci powiem, tak szczerze, taka mała popierdółka. Tak się troszeczkę popruje i tyle. Nic ciekawego nie przedstawia. Jest mocnym zawodnikiem, też go szanuję, ale myślę, że jakbym jeszcze z nim na gołe pięści, to by to potrwało chwilkę, tak? Ale normalnie się zachowywał, nie palił frana, bardziej chyba przed kamerami woli takie numery porobić. Parkę tak jakby nie znam osobiście, więc no nie będę tutaj, tak jakby wiadomo, no za nim i w ogóle. Chociaż szacunek mam do obydwu, bo mówię, no Parkę jest naprawdę mocny zawodnik, jest solidny. Na pewno mnie odmówi tej walki, lubię się bić, no mam też się lubi bić i na pewno mi się dobrze bili po prostu. Nie? On nie ucieka, nie skacze, nie pajacuje, jest krzykliwy, ale jest mega solidny most, ma potwierdzenie tego. A dużo gada, pierdoli, przepraszam, brzydko, głupoty, ale ludzie lubią z głupoty i oglądają go, wyzywa wszystkich w koło, ale styl walki ma niezły, ale nie powala. Ja nie jestem zachwycony. Nie ubliżając Normanowi w żaden sposób. Co jest ciężkie. Tak, dokładnie. No, przybił się do jednej z walk z Chińczykiem. Później z niej zrezygnował, później coś wyświrował, że chce walczyć w K1, zmieniał kategorię, catchweighty. No i tak naprawdę nie jest słabny zawodnikiem i nie będę podejmował rękawic i walki z takim zawodnikiem. Wraz z moim menadżerem zrezygnowaliśmy z tej opcji i będziemy się przygotowywać pod walkę o pas. On w ogóle zawalczy, gdzieś tutaj będzie chciał, powiedzmy, na tym polskim rynku, bo widać, że na tym polskim rynku coś znaczy, w sensie takim, że wykreował się w KSW, teraz próbuje się wykreować w Fenie. Na pewno, no, z Gamerem dał super walki na super poziomie sportowym. No, jest dosyć osobą medialną w Polsce, no ale no co mogę powiedzieć, no ja z nim nie będę walczył, a kto z nim podejmie rękawicę, to nie mam pojęcia.
Norman, no tak jak mówisz, no Norman to jest taki typ, który nie pamięta do końca, co powiedział, co zrobił, czego nie zrobił, co obiecał, czego nie zrobił. Ja doskonale pamiętam, co jemu obiecałem, czego nie wypełniłem, ale też ma takiego wielkiego maila tłumaczącego moje zachowanie. Zresztą masz, Norman, prawo opublikować go, jeżeli życzysz sobie. Daję ci to prawo, żeby po prostu może już zacząć gadać o konkretach, a nie tylko o jakichś, wiesz, piskówkach w mediach. Ale znając jego i mając tą taką historię, już przypomnę wam, że on już walczył dla Fenu, dla Bellatora, już nawet nie wiem, dla kogo on tam nie walczył, ale już dla tych wszystkich walczył, już nie mówiąc, że tam ma parę długów do spłacenia po drodze. Słuchaj, no przejdzie tam, gdzie przejdzie, wystawi sobie sam wizytówkę, w którym miejscu ja chcę być postrzegany. No i jeżeli rzeczywiście do tej walki dojdzie, ale mówię, ja tutaj nie będę tracił energii, żeby, wiesz, z nim się przepychać. Norman Park jest mega zawodnikiem. Mi się jego osobowość jako taka bardzo podoba. Muszę powiedzieć, że moje relacje z nim są, ja oceniam przynajmniej, bardzo dobre. I no, gdybym go nie znał, to bym się stresował, a tak jakoś zawsze wierzyłem w to, że to się może udać i byłem bardzo cierpliwy i się ostatecznie udało. No, tak jak mówiłem, on jest marketingowo i sportowo bardzo ważny dla naszej organizacji. Norman jest zwykłą dziewczyną bez charakteru, no dostał, może nie wiem, bo był to ferwor walki, może drasnąłem go gdzieś w rzęsę, ale doskonale widział na oko, miał siły krzyczeć, miał się odepnąć Borysa Mańkowskiego, a nie miał siły ze mną walczyć, no to jest jakaś kpina i to jest żart chyba jakiś. Nie ma ten facet jaj. Nie ma jaj, charakteru, mózgu, niczego on nie ma. Stracił, wcześniej stracił szacunek do mnie jako do człowieka, sportowca, a teraz w ogóle nie chce go widzieć na oczy nawet. Bardzo wdzięczny, fajny chłopak. Powiem ci, że mimo faktu, że jakoś niespecjalnie go lubią, podejrzewam ze względu na te takie zagrywki, wiesz, FIFA, Rafa, Ura, Bura, Szybko. No ale to jest jakaś, dokładnie, ale to jest taka Kaśka Jędrzejczyk, nie? To, że gdzieś tam na kogoś szczerzy zęby i tak dalej, to nie oznacza, że jakby będzie na kogoś pluła i gdzieś tam odpychała przy sterdalnie, tak? Więc jakby agresja sportowa jest, wszystko jest, natomiast no koniec końców jakby po walce jest szacuneczek i tak dalej. Więc naprawdę bardzo fajny chłopak. Złego słowa nie mogę na niego temat powiedzieć. Za to, że co tam wypisuje, że jakieś sterydy czy coś, no niech on wyjmie to strzykawkę z dupy i skończy pierdzielić, co przepraszali. Także Norman nikt nie kłamie. Poza tym walczy w polskiej federacji, do Polski będzie musiał przyjeżdżać, także tak czy siak jakieś tam konsekwencje nie ominą go, tak? Bo takie postępowanie to jest normalne oszustwo i żaden zawodnik nie powinien tak postępować. Norman może ma super charakter w ringu, ale jako człowiek tego charakteru nie widać, bo my mu pomogliśmy, zaufaliśmy, miał problemy, dostawał od nas pieniądze jeszcze przed walką, a zachował się jak zachował. No, to chyba każdy wie i to nie ma w ogóle dwóch zdań, tak? On jest ogólnie ciężki, akurat jak był naszym gościem, to jakichś problemów tego typu z nim nie było, na to złego słowa nie mogę powiedzieć, ale są z nim inne problemy. Wymień tak jak u nas, miał się bić z tym, potem z tamtym, potem w kategorii walkowej, potem w jakimś boksie, w K1. My musieliśmy cały czas na rękę, ale jak widzieliśmy, to jego pomysły nie mają granic. Nie? Sportowiec super ekstra, charakter w ringu, ale poza ringiem dramat pełen. My sobie jaja robimy, rozmawiamy sobie po angielsku, ja tam podstawy umiem, wiadomo, tam co drugie słówko tam wyłapuję, co on mówi, ale nie umiem jeszcze tak się wypowiedzieć, jak on wiadomo, nie? No, angielski nie jest jakąś moją mocną stroną, ale najbardziej mnie rozśmieszyło wczoraj bodajże, wrzucił zdjęcie ze mną i napisał Norman Park and champ Norwegian MMA i normalnie Brechta, nie? Norman Parka słynie z tego, że jest żartownisiem, tak. Jest. A naprawdę jest w porządku, bo mogą go ludzie lubić, nie lubić, ale jak się go pozna bliżej, jest wyluzowany, na pełnym chillu, pełen relaks, robi te treningi z nami. On nie wybrzydza. Przyjechał tutaj do Częstochowy potrenować. Chłopaki są mega zajarani, że mogą posparować, potrenować, porobić sobie z nim zdjęcia. No nie ukrywajmy, on jest gwiazdą teraz, tak? Na KSW jest w wysokim poziomie, wygrywał z bardzo dobrymi zawodnikami. No i mam nadzieję, że będzie wygrywał dalej, życzę mu tego i mam nadzieję, że ja też będę wygrywał w końcu. Tak szczerze mówiąc, to ja nawet można powiedzieć, że ja go naprawdę lubię go. Dużo gada, czasami przesadnie, jest taki prowokacyjny, ale ja go lubię. Tak naprawdę już go lubiłem od... Jules pod Ziabki. Dokładnie, to jego tekst. Ja go już lubiłem jak on w Ultimate Fighterze, właśnie jak oglądałem ten Two Smashes, gdzie właśnie trenerami był Ross Pearson i Sotiropoulos. Tam właśnie mówiłem, że Whittakera tam poznałem i to, tak go bardzo lubiłem.
zobaczyłem. I właśnie Norman Park wygrał tam wagę lekką. Ja już wtedy go oglądałem, wygrał z takim gościem, takim wysokim gościem, Anglikiem Fletcherem. I właśnie obserwowałem Parka i lubiłem go. Naprawdę uważałem, że jest spoko. Więc jeśli chodzi o takie... takie, co oni myślą z tej perspektywy, to naprawdę darzę go sympatią, ale wiadomo, walka to walka. Trzeba pamiętać, że Norman Park ma żółte papiery i nie można brać odpowiedzialności za to, co on mówi. Jest nieodpowiedzialnym gościem, który mówi raz to, raz to, raz to, raz tamto. Ja go lubię, to jest fajny chłop, ale to nie jest poważny koleś. Więc... Będzie walczył w KSW jeszcze? Więc jest na ten moment przegrał na fejmie, więc nie widzę takiej możliwości. Natomiast... Ale z Borysem. No, ale nadal. No, może to jest, widzisz, to jest taki paradoks, który można by przemyśleć. Natomiast on jest na pewno entertainerem, on jest fajnym gościem, natomiast wiesz, no to też jest pewna powaga. No, my sobie nie możemy pozwolić na to, że zawodnik nie przychodzi na wagę, na przykład rano, tą taką profesjonalną, ponieważ tam, nie wiem, zaciął się w windzie, wiesz. Tu są już klocki, tutaj możesz komuś nie zepsuć fame, czy ilość wyświetleń na YouTubie, tylko tu możesz komuś zepsuć całe życie, zawodową karierę. Dla nas to jest za duże ryzyko, taka tykająca bomba, a poza tym też są zawsze z nim innej natury problemy, ale to jakby abstrahując. No. Norman Park ma dwubiegunowość i w ostatnio wrzucam, że kończy karierę, teraz, że znowu wraca, a potem wrzucił jakiś skan mózgu, że musi mieć skan mózgu. Myślę, że walczenie dla jego psychiki nie jest zbyt dobre. Był zresztą na gali w Lubinie z nami, dużo rozmawiał, on mówił o wielu rzeczach. Wydaje mi się, że został podwyżkę aniżeli to, co dostał za walkę z Mateuszem Gamrotem, to wydaje mi się, że to są prawdopodobne pieniądze, bo Norman wzbudza zainteresowanie, a wydaje mi się, że dla Borysa Mańkowskiego może być teoretycznie dosyć łatwym przeciwnikiem, bo Borys będzie na pewno zmotywowany, a Norman prowadził się w ostatnim czasie, jak się prowadził, o czym wielokrotnie mówił, więc może być po prostu to łatwy pojedynek dla Borysa, a duże pieniądze dla Normana. Jakby no, jest to problematyczny zawodnik, taki, który bardzo ciężko się z nim, wiesz, jakby współpracuje od takich prostych rzeczy po właśnie później jakby poważne, jakim są walki. Ostatnio bardzo duży problem zrobił nam, nie robiąc tej walki i się bardzo źle czując, i my tam naprawdę stawaliśmy już tak na wysokości zadania, żeby po prostu do tej walki doszło. Natomiast no słuchaj, do momentu, kiedy ma kontrakt, ja uważam, że to jest nasz zawodnik. Jeżeli on będzie chciał przycwaniakować, albo ktoś inny będzie chciał przycwaniakować, no to już odpowiedni prawnicy będą tam z nimi rozmawiać, ale słuchaj, no ja nie będę jakoś się tam specjalnie, wiesz, szabelką tutaj machał, bo Norman, wiesz, jest ciekawym zawodnikiem, ale to nie jest, wiesz, dla nas jakiś, no nie wiem, jak to nawet ująć, żeby było okej, ale no jest w porządku. Norman Park jako były zawodnik UFC, bardzo dobry zawodnik, nie ma co mówić, jest mega, mega dobrym zawodnikiem, tylko że jest dobrym zawodnikiem w MMA. Ciekawe, jak sobie poradzi w formule bokserskiej. Jest okej, tak? Norman jest nieprzewidywalny, uodporni mnie już dosłownie na wszystko. Swego czasu straciłem tyle zdrowia i przez niego, także ta sytuacja to już dla mnie było, że tak powiem, chleb powszedni. Tak jak wcześniej wspominałem, Norman dostał bardzo dobrą ofertę. Wiem, jaką ma sytuację finansową, wiem, że ma rodzinę. Nie wyobrażam sobie, żebym mu zabronił zarobić tak dużych pieniędzy, jakie dostał od KSW. Jesteśmy dogadani tak, że Norman ma nam zwrócić zaliczkę od razu, jak dostanie wypłatę i ma tam to nam jeszcze w odpowiedni sposób zrekompensować. Także nie jesteśmy pokłóceni, nie mamy konfliktu. Mam nadzieję, że dotrzyma słowa i że wszystko będzie jak najbardziej w porządku, a życie jest długie, nie lubi próżni i być może Norman jeszcze u nas w przyszłości zawalczy, kto wie. Jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, kunktatorzy, rozgrywa, ma wiele walk na koncie. Być może pewne rzeczy, nawet straty finansowe sobie kalkuluje versus jakąś tam relatywną przewagę. No, posypało mu się tak wiele rzeczy, pomijając już samo trofeum, finanse. No i chyba wstyd, który jest, no nie wiem, chyba nigdy jeszcze tak jak teraz Polacy nie będą chcieli zobaczyć tej walki, żeby zobaczyć, jak Irlandczyk dostaje łomot. No bo naprawdę zachował się nieelegancko. Natomiast jaka jest prawdziwa intencja zawodnika, nie wiem, chcę wierzyć mocno, że po prostu przestrzeli. Skaszuje tutaj za ten trash talking, wraca do Irlandii, a tam zakłada maskę na przykład Normana, swojego prawdziwego.
tak naprawdę tam oni nie interesują się tutaj polskim rynkiem. Oni nie wiedzą, co on tutaj robi. Tam mało kto pewnie wie. A kto rozumie w ogóle, co on mówi w Polsce? To jest no właśnie. No. Ziabka czy kurła, to tak, wiesz. Tak, tak. No i wiesz, i na pewno tam jest Norman, którego znają, a w kieszeni się zgadza, wszystko się zgadza. I wiesz, i on wie, że on przylatuje do Polski wykonać swoją pracę i wraca do Irlandii, do swojego domu i sobie żyje normalnie zapewne, nie?